Siemanko, z tej strony Bartek i w tym materiale chciałbym Was zaprosić na krótką recenzję mojego poprzedniego body, mianowicie Lumixa GH5. Więc niech leci intro i zaczynajmy. Zacznijmy może od tego, że Lumixa GH5 mam od niecałych 2 lat. Przejeździł ze mną tak naprawdę cały kraj od morza aż po góry, bo byliśmy i w Gdańsku na nagraniach i w Krakowie, więc no cały przestrzał praktycznie całego kraju. Jak pewnie większość z Was wie, a ci co nie wiedzą to się dowiedzą, Lumix GH5 posiada matrycę Micro 4/3, co jest jednocześnie jego zaletą i trochę jego wadą. Jedną z zalet właśnie systemu Micro 4/3 jest to, że obiektywy natywne pod ten system, czy Panasonica, czy Leica, czy jakieś tam inne w ogóle obiektywy, są takich rozmiarów. A do mojego aktualnego body, do Lumixa S5, takie. No ogólnie no, do pełnoklatkowych aparatów są obiektywy większe, do GH5 obiektywy były malutkie. Dzięki temu można było bardzo, bardzo fajnie zjechać sobie z wagą całego zestawu. I nawet na gimbalu, na Roninie S, zestaw z Lumixem GH5 i z jakimś przykładowo obiektywem 15 mm 1.7 od Leica był po prostu leciutki. Tak samo pracując z ręki tym zestawem, mając tutaj odchylany i obracany ekran, no to był dość mały, kompaktowy i zwinny zestaw, który pozwalał na wygodną pracę z ręki. Jeśli chodzi o techniczne sprawy związane z tą matrycą, no to niestety matryca Micro 4/3 charakteryzuje się cropem, dwukrotnym cropem, czyli jeżeli na obiektywie mamy 15 mm, no to wychodzi nam 30. Jeżeli mamy 25, to wychodzi nam 50. Prosta matematyka, razy dwa. I dzięki temu trochę ciężko było uzyskać czasami szeroki kąt, ale był na to patent, stosując przykładowo, tak jak ja stosowałem, adapter Viltrox, który nam niwelował tego kropa o 0,7, więc mieliśmy tylko 1,3 tego kropa. I ja korzystałem z Sigmy 18-35, co dawało nam około tych 24 mm jakby w przeliczeniu na pełną klatkę, więc to już było dość szeroko. I kolejną fajną opcją wykorzystania z systemu Micro 4/3 właśnie jest adapter, przykładowo Viltrox, jest Metabones, jest dużo tych adapterów, dzięki któremu możemy sobie podłączyć na przykład obiektywy z systemu Canon. I taki Viltrox nowy w sklepie powiedzmy kosztuje 700 zł do Micro 4/3, a do mojego kochanego Lumixa S5 taka Sigma MC27 na przykład kosztuje 1200 zł. I o tym zestawie też wkrótce pojawi się jakaś mała recenzja, bo czekam właśnie na kuriera z tą paczką. Udało mi się wyrwać za fajne pieniądze obiektyw 28 mm 2.8 Canona i ten adapter za jakieś 700 zł. Więc dość fajna promocja mi się trafiła, trochę po znajomości, ale zawsze. Teraz zadajmy sobie pytanie, czy taki na przykład Lumix GH5, no może nie konkretnie moja sztuka, no bo była w sumie na sprzedaż, ale zostawiam sobie jako drugą kamerę, który jest, jak widać, trochę już tutaj zjechany, zmęczony życiem. W cenie mniej więcej 3000 za body z jakimiś tam bateriami, ładowarkami, bo to tyle można sobie już znaleźć fajną sztukę. Czy to jest dobry aparat na początek, czy to jest dobry aparat w ogóle do wejścia w taki bardziej profesjonalny świat filmowania? No bo tutaj w GH5 mamy 4K, 10 bitów, 422, Vloga, więc no wszystko tak naprawdę, czego początkujący profesjonalny filmmaker potrzebuje. Oczywiście brakuje nam tutaj autofokusa, z natywnymi szkłami jeszcze jako tako to działa, chociażbym temu nie zaufał. Po adapterze Viltrox, przykładowo z moją Sigmą, którą miałem, no to autofokus kompletnie w nagrywaniu leżał. Oczywiście mówię o autofokusie ciągłym, bo autofokus pojedynczy jeszcze jakoś tam dawał radę w dobrych warunkach oświetleniowych. Tak jak teraz tutaj przykładowo w takim studyjnym klimacie, mógłbym śmiało sobie ustawić autofokus ciągły i jako tako by to działało, trochę może by tam pulsowało na ręce, jakbym wstawiał w kadr, ale tak to by działało. Przykładowo w kościele czy na sali
czy na przygotowaniach zawsze korzystałem z autofokusa manualnego. To po prostu dawało mi taką pewność i taką czystą głowę, że mam pewność, że ten autofokus, ten fokus będzie trafiony. A jeżeli będzie nie trafiony, to tylko z mojej winy, a nie z winy elektroniki. I trochę tak odbiegłem, ale wracając do tematu i wracając do pytania, czy Lumix GH5 w 2024 roku, bo mamy już końcówkę 2023, czy ten aparat na 2024 rok byłby fajną opcją do jakichś tam, powiedzmy, pierwszych wesel, reklam, teledysków? Mi się wydaje, że jak najbardziej. I sam bym tego body nie zmieniał i w sumie nie sprzedaję go, ze względu na to, no, że ma to 4K, ma 50 klatek, ma te 10 bitów 4.2.2 i ma V-loga, więc no to jest, no, wszystko tak naprawdę, czego potrzebujemy. Autofokus to jest tylko dodatek. I do tworzenia jakościowych i tak naprawdę fajnych ujęć nie potrzebujemy tego autofokusa, bo wystarczy kupić sobie, tak jak ja na przykład mam, Lilliputa A7S, monitor poglądowy, tam 7 cali prawie, kabelek HDMI i mamy duży fajny obraz, duży fajny podgląd, gdzie można sobie fajnie tym wyostrzyć. I tylko ja tak zauważyłem z mojego doświadczenia, że jeżeli obiektyw ma pierścień ostrości mechaniczny, to ostrość ustawia się bardzo przyjemnie. Jeżeli jest to przełożenie elektroniczne, tak jak na przykład było w 25mm 1.7 właśnie Lumixa, to tam już ta ostrość nie idzie tak fajnie się ustawić i jest to takie mało intuicyjne. Ale tak, Lumix GH5 to jest bardzo fajny aparat na start i bardzo fajny aparat do wejścia po prostu w ten świat bardziej pro luku filmowego. No bo właśnie, jak wspominałem, ta puszka ma te fajne już 4K w fajnym bitrate'cie, w fajnych kodekach i po prostu jesteśmy w stanie wycisnąć z tej puszki bardzo, bardzo dużo. Ale oczywiście mamy też parę wad. Jedną z tych wad niewątpliwie jest ten brak autofokusa. Chociaż to można sobie na to przymknąć oko, tak jak mówimy, właśnie stosując obiektywy z mechanicznym przełożeniem ostrości, które mi ułatwiają ustawienie ostrości niż na elektronicznym przełożeniu. Ale kolejną wadą tego body jest niewątpliwie low light. Ten aparat strasznie, znaczy może nie strasznie, średnio sobie radzi w trudnych warunkach oświetleniowych. Powyżej ISO 3200 to już jest dość ciężko, strasznie spada nam jakość tego obrazka. Może tych szumów aż tak nie widać, ale widać, jak spada nam po prostu rozpiętość tonalna i widać, jak spada nam po prostu szczegółowość tego obrazu. A nie oszukujmy się, na tym najbardziej nam zależy, żeby ten obrazek był jak najbardziej szczegółowy. Żeby dużo detali było w nim widać, a nie było jakichś tam artefaktów i innych tego typu udziwnień. Z mojego doświadczenia, z doświadczenia moich znajomych, którzy korzystają do dziś z tych aparatów, jestem w stanie powiedzieć, że to jest bardzo fajny wybór na początek swojej przygody z filmowaniem, na pierwsze body, na body takie bardziej już profesjonalne. Przedstawię wam może taką moją małą historię na koniec tutaj moich sprzętów. Ja zaczynałem od Canona 60D. Nie mam go już dawno ze sobą, już dawno został sprzedany. No tam mieliśmy matrycę APS-C, autofokusa brak, bagnet EF to jedyny plus tego aparatu. Obracany ekran, tak samo jak w GH5, to jest bardzo fajne, przydatne. Chociaż da się do tego przyzwyczaić, o czym powiem zaraz. Nagrywane było tam Full HD. Nagrywać mogliśmy w Full HD w 25 klatkach, brak stabilizacji i w sumie tyle, jeżeli chodzi o Canona 60D. Potem zmieniłem sobie sprzęt na Canona 5D Mark II. Również Full HD, również 25 klatek, również brak stabilizacji, no ale już jednak pełna klatka. No i tam jakoś ta jakość już była odrobinkę lepsza w porównaniu do 60D. Ale nadal nie było to, czego szukałem. Jeżeli pozwolił na to budżet, potem zmieniłem na dość krótki okres czasu na Lumixa G7 i G80, to był bardzo szybki przeskok na te dwa aparaty. No i tam już posmakowałem tego luku bez lusterkowca. Posmakowałem przede wszystkim 4K. No i zaznajomiłem się z systemem Micro 4/3. Potem z tego systemu uciekłem na rzecz Sony A7 Mark III. No i tam mieliśmy tak. No te 4K, była fajna stabilizacja, był genialny autofokus, był bagnet Sony FE, gdzie było dużo obiektywów, no ale było 4K 25 klatek i 8 bitów. Niby był ten S-Log 3, niby da się z tego coś wyciągnąć jakimiś fajnymi lutami,
Prześwietlałem to oczywiście tego S-loga, bla bla bla. No ale brakowało mi tych 10 bitów, brakowało mi 4K 50 klatek. I za namową Miłosza i Daniela, moich znajomych, z którymi współpracuję i współpracowałem, właśnie zakupiłem sobie tą oto sztukę tego Lumixa GH5 i tak pracowałem sobie na nim praktycznie dwa sezony weselne całe, no w sumie dwa całe sezony weselne, bo teraz ostatnie wesele w październiku robiłem już na S5. No w GH5 mam, tak jak mówiłem, 4K 50 klatek, stabilizację fajną, brak autofokusa, to pomijmy, 10 bitów, 4.2.2, V-loga i fajną rozpiętość tonalną. Brakuje tego autofokusa, brakuje tego low lightu i z tym na początku miałem największy problem przesiadając się z A7 III, no bo tam low light nie był żadnym problemem, bo tam 6400 ISO, mimo że nie było natywnego ISO podwójnego, to było fajnie, to działało. No i w Sony autofokus oczywiście każdy wie, jak działa, mimo że A7 III już jest dość leciwym sprzętem, to tamten autofokus działa nadal bardzo dobrze. No i teraz po czasie zmieniliśmy system, może system nie, to no trochę tak, bo inne obiektywy. Zmieniliśmy system na Lumixa S5, na pełną klatkę, ale na temat Lumixa S5 wkrótce stworzę kolejny materiał, w którym opowiem wam coś więcej i jakieś tam przykładowe sample. Wam pokażę już tego S5, porównując sobie go do GH5. Zrobimy takie małe porównanie tych dwóch aparatów. I teraz przez okres zimowy planuję troszeczkę więcej tych materiałów wrzucać, no bo w sezonie weselnym, wiadomo jak to jest w sezonie weselnym. Teraz jak przez cały film w sumie widzicie, na tle tutaj za mną leci program otwarty z sezonem weselnym całym moim, z ostatnim weselem, który nagrywałem. Mam jeszcze 3 wesela poza tym do zmontowania, więc trochę będzie też roboty przy kompie. Ale tak jak mówię, planuję parę filmów na pewno nagrać i przez zimę wrzucić. I od nowego roku chciałbym wystartować z czymś takim jak backstage ze ślubów. Może się to uda, zobaczymy, nie obiecuję. Ale na pewno w tym roku jeszcze planuję wrzucić parę filmów. Na pewno będzie o S5, porównanie z GH5, o Sigmie MT21, o tym adapterze. Troszeczkę o, zaraz wam pokażę. Troszeczkę o mojej nowej zajawce, czyli o dronach FPV. Nadal się uczę, już lata mi się nie rozbijam, ale jest progres, więc z tym też się zajmiemy wkrótce na kanale. No i jakieś poradniki może uda się dalej stworzyć, jakieś oświetlenia fajne zrobić. Może nie jestem jakimś mistrzem oświetlenia, ale wydaje mi się, że to co tutaj dzisiaj stworzyłem, mamy 4 lampy, z czego moglibyśmy wyrzucić 2 i zostawić 2 i efekt byłby taki sam albo podobny. I poza tym planuję też nagrać film na pewno ze znajomymi. Mam taką grupkę samochodziarzy i z nimi nagrać jakiś fajny taki klipik związany z samochodami. Coś w stylu Night Ride. Nie wiem, czy kojarzycie taki kanał. I jakiś do tego backstage z tego, jak to jest tworzone przeze mnie. Więc planów mamy sporo. Zobaczymy, co się z nich uda zrobić. Ale na pewno wiem, że chcę ten kanał trochę bujnąć, bo w tym roku dość się mało działo, o ile prawie nic, poza jakimiś tam głupotami, które nagrywałem i wrzucałem. Więc cóż, wróćmy do GH5. Jeżeli wahasz się, czy kupić GH5, czy nie kupić GH5, to kup GH5. Fajny sprzęt, od razu zaopatrz się w Viltroxa FM2, najlepiej drugiej generacji. Bo ten Viltrox z drugiej generacji pozwoli ci podłączyć obiektywy starsze, tak, na Canona EF bez elektroniki, na przykład jakieś Samyangi filmowe. To też jest bardzo fajna opcja, jeżeli tak ostrzysz manualnie, to już kup sobie obiektyw filmowy, który ma ten pierścień ostrości bardzo płynny, ma płynną przysłonę i są te Samyangi naprawdę tanie, bo za 85 1.4 zapłaciłem 900 zł swego czasu, więc to jest bardzo fajna opcja. I cóż, podsumowując ten materiał, GH5, taki sprzęt. Dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach, które postaram się, żeby pojawiały się w miarę systematycznie, co tydzień, co dwa tygodnie. Jeszcze to zobaczę, bo nie wiadomo jak z czasem, ale dziękuję za uwagę, pozdrawiam was, do zobaczenia, hej!